4. A 2. Czyli jest, ile jest dziesiątek? 78. Dokładnie, czyli jest 7 dziesiątek i 8. 8 jedności. Dokładnie. Dalej lecimy. Ile tu jest dziesiątek? 8. Aktualnie znajdujemy się na wybrzeżu Costa del Sol na południu Hiszpanii, a dokładniej na miejscowości Estapone, jakieś 5-10 km w głąb lądu. Uciekliśmy od nabrzeża, bo to nabrzeże jest tutaj bardzo turystyczne, bardzo hotelarskie, piękne, ale ten zgiełk nas stamtąd przepędził. Czwarty dzień stoimy na takim pięknym parkingu. Naprawdę uroczo, noce spokojne, cisza. No i ta natura wszędzie dookoła, te piękne trasy spacerowe, kaniony. No Hiszpania w lądzie jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo piękna. Pogoda, połowa lutego też jest super. Dzień potrafi być 25 stopni, więc upał. Noce są jeszcze chłodne, jakieś 10-15 stopni, więc trzeba dogrzewać kampera. Dzisiaj jedziemy dalej, jedziemy w stronę Portugalii. Ruszamy! Hamulec ręczny w Volkswagenach jest wymyślony tak, że jest zaraz obok fotela. Jeżeli ma się obrotnicę do fotela i fotel trzeba obrócić w drugą stronę, no to trzeba zwolnić hamulec ręczny. A jeżeli stoisz się pod kątem, a przed tobą zaparkował inny kamper, no to trzeba zrobić to bardzo ostrożnie, żeby przypadkiem spuszczając hamulec ręczny w niego nie wjechać, więc muszę tam wygimnastykować się, żeby jeszcze nogą wcisnąć hamulec nożny. Wtedy zwolnić ręczny, obrócić fotel i ponownie zaciągnąć hamulec ręczny. Sąsiedzi zaparkowali tak blisko nas swoim kamperem, że nie mogę zjechać z najazdu. Najazdy mam w tą stronę ustawione. To najazdy to jest to, co nas poziomowało. Żeby z nich zjechać, powinienem zjechać do przodu, więc z przodu już brakuje mi miejsca. Będę musiał próbować przejechać przez najazdy tyłem.
Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale dystrybutor gada do mnie po hiszpańsku. Jest to dosyć częste w Hiszpanii. Chcą zatankować paliwo. Nie leci paliwo, a dystrybutor coś tam mówi, pan jakiś głos w dystrybutorze. Zazwyczaj chodzi o to, że jeżeli mamy obce rejestracje, to Hiszpanie tak się zabezpieczają, żebyśmy przypadkiem nie uciekli z tym paliwem, które zatankujemy. Najpierw trzeba jako obcokrajowy zapłacić za paliwo, a dopiero później zatankować. 100 euro zapłaciliśmy, trzeba było z góry zapłacić i ewentualnie tą nadwyżkę, którą nie zatankujemy i która się nie wleje do baku, wrzucą nam na kartę. Tak to tutaj wygląda. Litr paliwa euro 63. To jest dosyć sporo jak na Hiszpanię, taka średnia, tutaj to jest euro 50, tu euro 63, a dlatego, że jesteśmy pewnie przy autostradzie, zatankowaliśmy za 84 euro i ciśniemy. Mamy też lody. No to jest co? Co to jest? A co to jest za miejscowość? Co to jest? Nierazie. To jest w mieście czy pod miastem, tak? Gdzie chcesz zobaczyć? To mamy to mamy 120 km. No nie damy rady tam dalej. Nie. Dobra, może tam tak, może zjemy i pojedziemy później, ale wydaje mi się, że nie ma co to wcisnąć, tak? Taki beton, nie? Beton, tak, no. Widzę. Postój robimy w mieście Jeras del Frontera, takie miasto po drodze w stronę Sewilli, w stronę Portugalii, czyli na naszej trasie. Postój wymusił nam serwis, czyli opróżnienie naszych ścieków, wylanie naszego kibelka i generalnie przepranie się oraz zrobienie zakupów. Nasza kaseta toaletowa, czyli miejsce, w którym wieziemy nasze ścieki, ma pojemność 21 litrów. Starcza mniej więcej na 4 dni takiego intensywnego używania naszego campervana, więc co 4 dni jesteśmy zmuszeni poprzez toaletę poszukać właśnie takiego miejsca, gdzie możemy ją wylać. W takich punktach również można nabrać świeżej wody. My mamy 200 litrów czystej wody, więc zazwyczaj starcza nam dosyć długo. Ale jak już płacimy, zawsze sobie trochę dolejemy. W naszym wannie mamy monitoring na żywo, ile mamy czystej wody i ile mamy brudnej wody. Brudną wodę już tutaj całkowicie opróżniliśmy, jak widać na wyświetlaczu, jest empty. Czysta woda pół baku jednak było, więc dobrze, że wpadłem na pomysł, żeby ją też dotankować. Czyli 100 litrów już mamy, 100 litrów wlewamy. Teraz się przekonamy, ile taka przyjemność 15-minutowa kosztuje w miejscowości Jeras de la Frontera. O, 4 euro. Tragedii nie ma. Za wylanie ścieków to w Hiszpanii dobra cena. Jak już jesteśmy w cywilizacji, to nie zaszkodzi wyjść do sklepu i uzupełnić zapasy. Zrobić zakupy.
jedno pizzę nie stawiam, tak? Dojechaliśmy wczoraj w nocy, późną nocą, zrobiliśmy 350 km wczoraj, więc mieliście okazję nam towarzyszyć. Dzisiaj rano obudziliśmy się w pięknym miejscu, piękny wschód słońca, ocean, te fale, te ciągnące się klify wzdłuż plaży, przepiękna miejscówka, jednak musimy jechać dalej, ponieważ skończył nam się gaz. Uzupełniliśmy wszystkie zapasy wczoraj, starałem się pamiętać o wszystkim, no ale gazu nie przewidziałem. Mamy na szczęście taką butlę uzupełniającą się na stacjach. Możemy się podłączyć na stacji benzynowej i doładować gaz. Taka butla z wielozaworem gazowa, więc nie musimy całej butli wymieniać. Więc no to jest jedyny plus tej sytuacji, że stację benzynową mamy jakieś 20-25 km stąd. Jest 8 rano. Nie możemy nawet śniadania podgrzać, kawki wstawić. Więc ruszamy dalej.